Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj mamy 16 sierpnia 2023 i moim oraz waszym gościem jest Ewa Mrochen. Wujka, witam cię bardzo serdecznie w bardzo specjalny czas. Powiedz, jak się dzisiaj miewasz. No, jak Ciebie też bardzo serdecznie od serca witam i dziękuję, bo to w dzisiejszym dniu, przy tym czasie tego super mocnego nowiu w Lwie, to, no to jest to przede wszystkim dla mnie wyróżnienie, zaszczyt i olbrzymia wdzięczność, że w tak pięknym temacie, o którym zaraz będziemy mogły rozmawiać, będę mogła się podzielić to, tym, kim jestem, co robię. I co dobrego, a jak się miewam, no miewam się bardzo dobrze, doskonale, także fantastycznie jest doświadczać takiej różnorodności energii. To tak się dzisiaj miewam. No właśnie, jest cudownie, cudowna energia. Jest przyczyna, dlaczego ja jestem, słuchajcie, w tylu perłach, bo jestem obwieszona z każdej strony perłami. Wiąże się to z tym, że oprócz tego, że to królowa Klejnotów, taka perełka, i wunia na pewno jakieś perły też zaprezentuje, jest to energia księżyca. A dzisiaj mamy nów Księżyca. A więc aż się prosiło, żeby zaprezentować perłę, która daje spokój, wyciszenie, tę wewnętrzną mądrość, to energię żeńską. Także przynosi prawdę. Słuszność, słuszne postępowanie i klasy, wytworność finezji. Oczywiście nie wyszłabym tak na zakupy, powiedzmy sobie szczerze. A czemu nie grać? Dzisiaj wszystko dozwolone. Wedle no mnie nie wyszłabym, dozwolone. dlatego że perła jest tak elegancka że ubierasz albo do małej czarnej, czyli tej sukieneczki takiej, coś na bardzo elegancką jakąś kolacyjkę. Okay. Politycy, król, królowe księżniczki noszą, bo niby takie proste, a poza tym to nie jest jak diament, że to jest obrabiane, szlifowane, tylko jest kompletna natura. I na razie o. zakończę, ponieważ... Ewunia, kochani, zajmuje się czymś bardzo specjalnym i tu właśnie przeskoczymy na to, jak wyrabiają pewne rzeczy. Już podpowiadam. Ewunia, powiedz, czym się kochana zajmujesz? Czym ja się zajmuję? Generalnie to zajmuje się, mogłabym w pierwszym zdaniu powiedzieć, że uszczęśliwianiem ludzi na wielu poziomach, a konkretnie. Jako artystka, i no, takie jest moje powołanie na to życie: manifestacja darów i talentów, czyli praca z klejnotami, kamieniami półszlachetnymi, perłami właśnie. I, yy, I pozwolę sobie wrócić na sekundę do tych pereł, dlatego że w tym autorstwie arcydzieł, rękodzieła, które tworzę, właśnie dostosowuję tą finezję autentyczność do. Właśnie do codzienności, żeby kobieta, która ubiera taką biżuterię stworzoną ze szczególną intencją, czuła się otulona szlachetnością, czuła się wyjątkowo, żeby te energie, wibracje, właśnie pereł, kamieni klejnotów, powodowały, że bez względu na to, w którym ona miejscu podróży życia się znajduje, w jakich okolicznościach, to ona się zawsze będzie czuła wytwornie otulona, zaopiekowana, w doskonałym towarzystwie, na oblasku, splendorze, to już wedle, wedle gustów i wedle potrzeb. Ale jeśli chodzi o biżuterię, to jest to zdecydowanie coś więcej niż tylko yy, prawda, czy naszyjnik, czy bransoletka, dlatego że każdą rzecz, każdą, każdą formę, która najpierw manifestuje mi się w wizji, Wizji, tak? Potem dobieram odpowiednio wyselekcjonowane y, kamienie, y, łączę je z różnymi akcentami i wtedy powstaje dzieło. Dzieło, które jeszcze zamiast zanim zostanie opublikowane w klejnotowych przestrzeniach, jedynych takich, z których jestem niezwykle dumna, to, to jeszcze te dzieła opowiadają o sobie swoją historię. Dlatego też wychodząc. Bo za coś więcej niż tylko ktoś powie, och, prawda? O, oh, jaki piękny yy, czarny naszyjnik, jaki to kamień, czarny turmalin na ochronę. Złoty to jest... akcent. Tak, to, ten, to te projekty, właśnie te projekty, te arcydzieła, rękodzieła tworzone tymi y, rękoma, dodają wartości, czyli rezonują z tym, co ludzie w dzisiejszych czasach poszukują rozwiązania na różne troski codzienności, albo też czasami potrzebują takiego dodania mocy w działaniu, odwagi, albo wyciszenia, spokoju, czy też odblokowania. Jednym słowem, Ewuniu, tu się wtrącę, zanim myśl tak. ucieknie, przepraszam, to nie jest tylko od kolor, od materiału, no, bo moda jest na coś takiego, tylko widzę już tutaj twoją intencję przy tworzeniu biżuterii, czy mam rację? Tak, masz 100% z racji. masz doskonałe wyczucie, bo to co tworzę w ogóle powstaje w bardzo takich unika, unika, unikatowych ilościach, nie jest to żadna produkcja komercyjna, bardzo miło jest mi słyszeć, że moja marka, którą stworzyłam z marzeń, bo ona powstała z potrzeb duszy. Tak naprawdę wiele lat temu. I że ta marka jest odbierana jako międzynarodowa, duża, robiąca olbrzymie wrażenie, to jest zawsze bardzo miło słyszeć. Ale ja jestem najszczęśliwsza, kiedy klienci, którzy mnie nie widzieli ze mną, nie wszyscy rozmawiali, ale coś połączyło ich serce z tym, z tym klejnotem, który on jest dostępny w klejnotowych przestrzeniach. Zarezonowało energetycznie to, co jest. Przygotowane versus tu, gdzie jest potrzeba. I w momencie, kiedy odbierają, otwierają te swoje paczuszki w domu, potem się pojawiają te takie od serca pisane opinie. Zapraszam też do poczytania w księdze magii, to to, to jest największe spełnienie, to jest moja największa wdzięczność, że to kim jestem, jaka jestem, właśnie że w tej autentyczności w prawdzie duszy, bez względu na to, co się dzieje dookoła, to. Podążanie za tą drogą serca i manifestowanie, no, takiego talentu, jaki Państwo mogą zobaczyć na, na stronie Ewamrochen.com i uszczęśliwiania ludzi, tak? Bo to dodaje, dodaje jakości, wartości piękna. No i jest też używane na co dzień. Także to. Wiesz to... co, wujka, tutaj mam taki, jak widzisz, obrazek za mną w tle, tak. Gdzie ktoś pokazuje. Jak to wszystko zaczyna się, jakie przechodzi etapy? No bo przecież to co nawet masz na szyi, co podejrzewam, że jest stworzone przez ciebie. To nie to, że połączyłaś jakoś tam kamyki, raz zaczyna wlekłaś na nitkę, czy na złotą nitkę, czy na cokolwiek i to już jest zrobione. Możesz nam przybliżyć jak ty, bo ty to tworzysz. To nie to, że ty zakupujesz gdzieś. Ty to własnoręcznie tworzysz. Więc jak tak. to wygląda, ten cały proces, tak dosłownie w minucie? W minucie. Proces wygląda dokładnie tak, że ja przedstawię, na czym, no tak, mam. To akurat nie jest taki mój osobisty, bardzo bliski talizman. A turmalin? Czarny turmalin. I czarny turmalin w surowej formie prezentuje się w taki sposób. I bardzo często to porównuje do tego, jaką drogę przechodzi, przechodzimy w rozwoju na te, w tej podróży życia. Żeby ten czarny turmalin on nabrał formę taką, to on musi przejść przez wiele, wiele obróbek technicznych, szlifowania, żeby nabrał formę kamieni, z których ja mogę wykonać prawda, taki naszyjnik. I tak jest z każdym jednym klejnotem. Proszę, kryształ Aqua Aura, który też uwielbiam za to, że bardzo energetycznie podnosi na wysoką wibrację, no to potem takie cudo tak się prezentuje. Skąd czerpię? No czerpię dokładnie z bardzo zaufanych źródeł i nie pracuję absolutnie z każdym, co mi wejdzie pod rękę, dlatego że klejnoty, z którymi na co dzień pracuję, muszą mieć odpowiednią swoją czystość, wibracje. I przesłanie energetyczne, także powiedziałabym, są naprawdę elitarne i wyselekcjonowane, ale też potem no, rezonują z potrzebami i zaspokajają, że tak powiem, no, to, czego dusza potrzebuje u, u moich kochanych klientów. No i teraz przejdę, przejdę, tak. rozumiesz, do czegoś, co jest ogromnie ważne, uważam, bo kiedy tak. mówimy o biżuterii, kiedy mówimy o kamieniach, tak. kiedy mówimy o wszystkim, mówimy o energii zdecydowanie I to więc jest ważne. Ty przykładasz już z tego co słyszę ogromną wagę do tego od kogo kupujesz z kim masz do czynienia i teraz powiedz jaka jest największa numer jeden zaleta tego co od Ciebie klienci kupią numer jeden Numer jeden, największa zaleta to, że jest to 100% rękodzieła tworzonego z najczystszą i z najpiękniejszą, najbardziej uzdrawiającą energią, do której możemy mieć dostęp. Ja mam ten zaszczyt, że na moich klejnotowych przestrzeniach jest certyfikat, kim także jestem, a teraz już nabiera to dla mnie takiej wartości, że przede wszystkim, kim jestem na te czasy, jakie mam. Możliwości przekazywania tej najczystszej energii w pracę, którą kreuje. Czyli najczystszej energii, energii miłości, energii tak uzdrawiającej to, co ma, tam, gdzie jest zaproszona. W takim wymiarze, w jakim może, w zależności od gotowości i otwartości też osób, które po prostu przychodzą i naturalnie czują, że to, to jest to coś, co mnie tak woła. I to jest, to jest największy zaszczyt i to jest taki przywilej. Ja jestem bardzo wdzięczna, że taka, jaka się urodziłam, w pewnym momencie życia doszłam, że ta gotowość, czyli warunki się zeszły. No i u ciebie, Grace, mogłam to szkolenie naprawdę zakończyć i dzisiaj z dumą i też stojąc na, tak, na straży tej jakości, autentyczności, tego światła, tego prestiżu energetycznego, mając świadomość, jak żyjemy w dynamicznie zmieniających się czasach, jak szybko przepływa energia, jak szybko przepływa informacje. Klejnoty, są tworzone po to, żeby każdemu, kto. A ludzie mnie pytają, Pani Ewo, a czy u Pani można zamówić se sesję uzdrawiania? No ja wtedy odpowiadam, że mam dla Pani pana lepsze rozwiązanie. Jakie? No bo gdyby ktoś chciał do mnie przyjść na sesję uzdrawiania, spotkalibyśmy się raz, dwa. Ale inwestując w klejnoty tworzone z czystą, i tu podkreślam, czystą intencją, bo ona ma znaczenie. Bo A kiedy ta po... intencja, to co znaczy Ewunia? No bo ty jesteś po rake, to, jest więc... w momencie, <laughs> to jest w momencie, że kiedy ja, ja pracuję, z, z, pracuję z, z klejnotami, w momencie, kiedy wchodzę w ten akt kreacji, czyli manifestacji dłońmi, to jest dla mnie nawet coś więcej niż, niż medytacja, bo to jest taki fokus, żeby żeby to, kim jestem i jak mogę przekazywać tą energię, żeby 100% tego najlepszego zostało tam zapisane. I tutaj też odpowiem, na, odpowiem już na następne być może pytanie, dlaczego moja biżuteria nie jest fotografowana na modelkach? A no właśnie z tego powodu, że ona ma w sobie takie nieskalane, czyste, energetyczne DNA. Jedyną osobą, na której jest <grym> Prezentowane, to tak jak Państwo zobaczycie w klejnotowych przestrzeniach, ja tu jestem w swojej Beautiful Dress i, i prezentuję w ten sposób klejnoty. I to, że mogę tą posługę czynić i mogę w ten sposób być tak pożyteczna i pomagać tak wielu osobom w potrzebie, tak, to jest olbrzymia wdzięczność i, no i olbrzymi zaszczyt. I czy można coś takiego gdzieś indziej zdobyć? No nie, bo drugiej takiej mnie nie ma, drugich takich rąk nie ma i takiego właśnie przekazu nie ma. I to, to, to wyróżnia właśnie te arcydzieła, rękodzieła na tle innych. I to jest świetne, absolutnie świetne. Powiedz mi, czy robisz biżuterię na zamówienie? Na przykład, chciałabym, Ewunia, czy możesz mi coś zrobić na. Moje obolałe serce, ok? Uzdrawianie oh. serca. C co byś poleciła? Teraz chcę Wam powiedzieć, nic nie było przygotowane. Ja mam to do siebie, że nie przygotowuję kogokolwiek do tego, o czym będzie mowa. Ja po prostu wiem, że moi rozmówcy świetnie orientują się w temacie. Wójtka, co byś kochana mnie Jak poleciła? Na zrobić? serce. Po pierwsze, to umówiłabym się z Tobą na. I też w klejnotowych przestrzeniach tam jest cały czas takie pięknie oddychające, żyjące, personalne wybór, czyli doradztwo. To już wymaga podejścia indywidualnego, czyli bo, ma, bo to jest Twoja potrzeba, prawda? Jak to wygląda? To jest ko konsultacja, to jest rozmowa. Ja się bardzo głęboko wsłuchuję, gdzie, w którym momencie Twojego życia gdzieś. Energetycznie się zrobiło coś, co konsekwencje ma dzisiaj i boli, także potrzeba to. I tutaj na przykład szmaragdem, bo szmaragd jest przepięknym kamieniem, który wręcz uzdrawia, uwalnia, transformuje. Ale to tak powiedziałam ogólnie, bo po takiej konsultacji ja odczytuję, ja odczytuję i to jest tak, że one się manifestują. Czy to będzie. Prawda, różowy spinel, czy to będzie szmaragd? Szmaragd jest najczęściej kojarzony i to jest przepięknie zakodowany energetycznie kamień. O pokażę tutaj na przykład taką ma o przepiękną przepiękną proszę proszę zobaczyć kres jaki on ma soczysty, widzisz jaki, jaki on ma blask, jaki, jaki on ma. Taki ja słodziutki dziękuję. muszę powiedzieć, taki słodziak. Tak, bo jaka, bo też wśród kamieni jest różna ich klasa, ale odpowiadając tak już Dobrze, to tak, indywidualne doradztwo jest jak najbardziej y, możliwe. Też proponuję to, co każdemu, y, każdy, żeby wszedł, jak wchodzą do klejnotowych przestrzeni, że <laughs> kieruj się intuicją i wybieraj sercem, dlatego że. Właśnie jeżeli masz obolałe serce, no to być może z Tobą zarezonuje szmaragd, a z kimś innym zarezonuje, prawda, kwarc różowy, czy z kimś innym jeszcze zarezonuje turmalin, bądź też, <laughs> przepraszam, rodochrozyt. Także jak słyszysz, jest to indywidualne, ale niesamowite jest to, że moi cudowni klienci jak już trafiają i mówią, że no nie ma przypadku, Pani Ewo, przeszedłem, przeszłam cały internet i trafiłem, trafiłam do Pani, Przepiękny cytat pozwolę sobie powiedzieć, że jedna pani nawet napisała, że tak długo szukała. A kiedy trafiła do klejnotowych przestrzeni, poczuła, że przybiła do takiej bezpiecznej przystani. I to był jeden z piękniejszych, naprawdę komplementów. Jeszcze raz tak, że... powiedz, gdzie mają wszyscy pójść, żeby w ogóle obejrzeć to, o czym tak pięknie mówisz? No, i to jest też takie, widzisz, że gdzie mają wszyscy pójść? No, wszystkich zapraszam do klejnotowych przestrzeni ewamrochen.com, pisane przez CHEM. Dlaczego też jest taki zamysł? Dlatego, że bez względu na to, gdzie ktokolwiek się znajduje, właśnie mówimy o energii i o przestrzeni. I to arcydzieło powstało z darów i talentów. Drugiego takiego nie znajdzie się w całym internecie, można szukać, a to jest jedyne, ale też przeznaczenie jego jest to, że skoro pracuje na, na wysokich energiach i wiem skąd je przekazuje, Przestrzeń jest informacją, informacja jest przestrzenią, i wszyscy korzystamy z internetu. To właśnie to serce klejnotowych przestrzeni bije dla Państwa 24 godziny na Czyli dobę. jednym słowem idę na Twoją stronę, tak. wybieram Ewangelia. sobie to, co przyciągnęło mnie, zarezonowało ze mną. O, tak. Zakupuję. No, inwestuję. W, w jakiej walucie u Ciebie się kupujesz? Jeśli chodzi o walutę, na dzień dzisiejszy to jest, to jest, to jest polski złoty, ale wysyłka na ten moment jest na kraje Unii Europejskiej. Myślę o tym i planuję, to jest moje marzenie, żeby wyjść z ofertą właśnie poza jak gdyby granicę tylko Polski Także można płacić kartą też międzynarodową. Moż możliwości zapłaty jest naprawdę sporo i wiele, tak? A, a także to nie wiem, czy to odpowiada greźnią. No na twoje, więc to, to nie... właściwie odpowiada, dziękuję, czyli to jest to, co już jest gotowe, co tak. można sobie zamówić, ale jeszcze rozumiem, że można właśnie z tobą porozmawiać, umówić się na konsultacje. Bo ktoś ma jakoś na przykład połączenie. No właśnie ten obrazek, który tu miałam przed chwilą, jeszcze wróćmy do tego. Więc widzimy, że tu jest mnóstwo różnych rzeczy. To nie jest pierścionek, tylko perła, ale wokół perły. Coś jeszcze więcej innego, czy można na szyjnik, czy kolczyki, czy pierścionek Ja najbardziej zamówić. można wszystko, czego dusza potrzebuje i co jestem w stanie prawda, stworzyć, wykreować, i takie projekty to jeszcze podkreślę, bo to, to, to jeszcze bardziej podnosi jak gdyby tą świadomość, że aha, tak jak osoba, która um, życzy sobie taki projekt personalny, czyli niepowtarzalny, tak jak jest ta osoba. Ona też ma ode mnie gwarancję niepowtarzalności, że tak jak to jest skomponowane wedle potrzeb, ja to zawsze mówię po prostu i na poziomie materialnym, emocjonalnym i duchowym, to ta, dla tej osoby jest tworzone po prostu coś bardzo osobistego, ale tak jak wspomniałam, to jest też bardzo taka intymna część pracy, bo związana z otworzeniem się. No, to jest oryginalność, biżuteria, słuchaj. To, to, to jest, nie, to nie to jest są... tylko biżuteria. To są już poważne, poważne projekty, takie, które potem towarzyszą latami yy, i historie, które transformacje osób, yy, ich, życiowe, ich życiowy rozwój, ich życiowy rozkwit. To, to, to jest coś, co zawsze słucham. Tak, no to jest że... coś wspaniałego. Oczywiście na pewno wiąże się to i o, trzeba z góry wziąć pod uwagę z różną ceną, no bo jeśli ja ktoś tak, sobie ja wymyśli tak taki pierścionek, się... jaki widać na tym załączonym obrazku, to on na pewno kosztuje sporo. Powiem tak, że no jakbym to mogła tak dyplomatycznie i praktycznie wytłumaczyć. Jeżeli jesteśmy otworzeni na to, że prawda, że po, powiedzmy, wezmę jeszcze te przepiękne kryształy. Proszę, co za blask, mm -hmm. zobacz, co za blask, co za jakość. Jeżeli jestem otwarta i świadoma, bo nie wiedza, a wiedza polega na tym, że no, czegoś mogę nie wiedzieć, ale kiedy ja już tą wiedzę mam, to wow, to ja mogę zdecydować, co ja wybieram, jak ja na przykład zareaguję, czego ja potrzebuję, zmieniam swój m, taki sposób postrzegania w ogóle zjawisk, sytuacji. Wszystkiego. I teraz ta świadomość, że wszystko, ale to wszystko zaczyna się wewnątrz nas, świat jest tylko zewnętrznym lustrem. Więc jeżeli ja mam potrzeby, jakiejś poprawy swojego samopoczucia emocjonalnego, również zdrowia, bo to jedno z drugim połączone, no to pytanie, że jeżeli ja sobie zainwestuję, prawda, w takie klejnoty, które mają swoje przesłanie, yy, mają swoje energię, to jest to czasami krótsza droga i dużo bardziej ekonomiczna niż chodzenie na, w różne miejsca, inwestowanie w różne, powiem, takie boksy, pudełka, ale to wedle wolnej woli, jak kto czuje i na co kto jest gotowy, tak? No najważniejsze, widzisz, że ty kreujesz biżuterię z intencją, więc to, nie, to nie jest biżuterię. od sobie albo kolorowe, nie. emerald, zielony, a co nie. innego, inny ma kolor, tylko. Dlaczego ty to w ogóle kupujesz? Dlaczego tego pragniesz? Bo rezonuje, a jak rezonuje, to organizm sam energetycznie czuje taką potrzebę. I właśnie tak. gdybyśmy się tym kierowali, a nie modą albo, o jak ładnie to wszystko wygląda za tobą, Grace, to jest tak jak królewskie i tak dalej, no oczywiście to pięknie wygląda i ma dużo pięknej energii, wszystko jest jednak na jakąś kieszeń. Ale można i za najmniejsze pieniądze kupić sobie coś, co chcesz nosić. Czy to na co dzień, czy od święta, ale stanowi dla ciebie specjalną wartość i odzwierciedla Twoją unikatowość. No bo to, co ty tworzysz, Ewunia, jest unikatowe. To nie jest. Y na miliony sztuk i do wszystkich nie, są sklepów małe, są nie rzucone. takie małe dzieła sztuki, i, i też odpowiadając na przykład na, na tutaj ten, to pytanie, bo to my sobie tworzymy barierę. Powiem z własnego przykładu, że jeżeli na czymś mi zależy, ja czegoś bardzo pragnę, to ja znajdę drogę, że wow, spełniam swoje marzenie, a nie chodzę i z poziomu biedy z nędzą, ola Boga, o mój Boże, i tak dalej. Nie, w ogóle nie. Jeżeli mam cel, to znajdę drogę, żeby go zrealizować, bo to jest moje marzenie. I tutaj jeszcze ciekawą rzecz powiem, bo często też klienci. O, pani Ewo, a promocja, promocja. To jak promocja? Ja bardzo rzadko w ogóle robię coś takiego jak promocja, ale kocham robić prezenty. Ha, no właśnie. I tutaj wszyscy moi klienci, którzy zapisują się do takiego elitarnego grona VIP, czyli do newsletter, tak, to ci klienci są zaskakiwani. Takimi niespodziankami, że to jest wow, no nie dojrze, tak jak była pełnia, prawda, w Elwie, całkowicie, znaczy w wodniku, przepraszam. wodniku. Tak, ale już jesteśmy w Elwie, więc trochę mi się prze, przewinęło. I tak jak była pełnia, czy takie ważne momenty, które również pod wpływem właśnie faz, cykli księżyca, wedle których ludzkość funkcjonuje przecież od tysięcy lat. To, to ci klienci dostają, dostają takie specjalne niespodzianki, korzystają, więc ktoś, chce, ktoś kto chce się zapisać i, i korzystać, to może. Ale jeszcze odpowiadam w drugi sposób, bo czasami Pani pytają, a Pani Ewo ja jakiś rabat. Ja mówię, proszę Pani, Oczekuje Pani stuprocentowej, najwyższej klasy, premium quality działania tych klejnotów dla Pani. No tak. To gdyby pani, gdybym ja pani teraz powiedziała, że za ten rabat to ja odejmę im mocy, o nie, 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 to ja inwestuję. Bo to też jest niezwykle ważne, jakich słów używamy. Czy to jest dla kogoś koszt, czy to jest inwestycja. Bo Jeżeli ja inwestuję w poprawę, prawda, przede wszystkim też poczuć się jako kobieta, że mam coś niepowtarzalnego, że mam coś unikatowego, coś, co poprawia nastrój, emocjonalnie też podnosi, Wartość, już nie mówię o tym aspekcie duchowym i w ogóle w całości energetycznym, to, to to jest przepiękne też, że zmienia się ta świadomość i podejście, że nie jest to kolejna błyskotka, których są tysiące w internecie, tylko kurczę, jak już przejdą do tej pani Ewy, to oni naprawdę trafiają w miejsce magiczne. No, i w miejsce magiczne, kochani. Także ja chcę tu podkreślić, że oprócz urody, która jest ogromnie ważna, bo trudno nie powiedzieć, że biżuteria nie jest piękna, i teraz jeden woli to, drugi woli co innego, jak najbardziej, ale zwróćcie uwagę na to, jeżeli jakieś tam macie, to mnie dolega, tu mnie boli, tu ze mną coś nie tak. Co robi ta biżuteria dla zdrowia? Bo na przykład te dzisiaj a, piękne, ja uwielbiam perły, co robią? Wspomagają system trawienia. Więc jeżeli ktoś ma już tutaj problem, BAM, ok? Wspomagają serce, oczy, skórę, nawet działają poprawnie przy epilepsji, ale z drugiej strony też trzeba o pewnych rzeczach pamiętać. Miesiąc czerwiec to perła, ale uwaga nie dla bliźniąt, a bliźnięta też obchodzą urodziny w czerwcu. A raczek? Absolutnie, ponieważ perła opiekuje się księżycem. Księżycy perła, a księżyc zarządza raczkiem. Raczek, skorpion i rybki absolutnie cudownie, jeśli chodzi o perłę. Ale byk bliźnięta, panna, koziorożyc i wodnik już nie. Niewskazana jest perła. Więc tutaj dochodzi, widzicie, jeszcze dodatkowa rzecz, gdzie to... ludzie się na ogół nad tym nie zastanawiają. A co tam? To? Ładnie to wygląda, pięknie połączone ale czy faktycznie jest to dla Ciebie dobre. Więc tutaj Ewunia na pewno też Wam z tym przyjdzie pomoc. Tak, to jest bardzo pomocne i też bardzo odczarowuje, też jeszcze tak po, 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 pokażę na przykład, że też właśnie jaka jest kolorystyka pereł, że też nie do każdej Oczywiście, i też co jest tak indywidualne, że nie wszystko dla każdego, a indywidualnie znajdujemy takie rozwiązanie, że ktoś się poczuje, właśnie, dokładnie mam to, co potrzebuję. Czy to będzie dyskretne, czy to będzie takie, prawda, robiące spektakularne wrażenie, jak dzisiaj Twój przepiękny nasz Kreis. to tak, ja kocham to podejście indywidualne. Dziękuję też wszystkim za, za to zaufanie. Mm, i no i co no, spełniałam... I wiesz, co kocham, co kocham to to, że wzięłaś u mnie reiki i teraz wkładasz to w swoją biżuterię to ja za to jestem tak wdzięczna bo to jest, a, to było moje marzenie, to się zeszło dokładnie w czasie kiedy miało i dzisiaj przynosi niesłychanie wiele pożytku dla tych, którzy, którzy potrzebują, to nabędą, a, tak, a potrzebują a potrzebuje naprawdę coraz więcej osób i też właśnie te bólowe sprawy że to jest wszystko przecież energetycznie połączone i ten aha, no, aha, to dla ty, ojej, na, no na, naprawdę, naprawdę, drodzy Państwo, naprawdę. Także no cóż, no ja zapraszam do przepięknych klejnotowych przestrzeni, gdzie każdy może z tym, co w duszy mówić. Słuchajcie, gra, a... swojej intuicji, bo my tu mówimy wnów Księżyca, nów czy kończymy. A również słuchajcie. jeżeli ktoś słuchajcie będzie intuicy. chciał... A jeżeli ktoś tylko będzie potrzebował, załóżmy, zrobić prezent od serca, już, bo różne są, od, różna jest otwartość ludzi i ja każdego szanuję. Każdego. Jeżeli ktoś po prostu przychodzi, bo omega oh to jest takie piękne, to ja prezent dla żony zrobię albo dam dla ukochanej osoby i przychodzi do tego miejsca jako, prawda, klient, który widzi estetyczną premium biżuterię, rękodzieło. Super, to i tak ta energia będzie robiła swoje, prawda? I to jest właśnie, to jest, to jest, to jest ta wartość dodana, że zawsze to cieszy i, i, i no. I tutaj, tutaj dodam, że właśnie perły, które dzisiaj mam i które reprezentuję, widzę dzisiaj, są świetnym prezentem. Bardzo. I ja wiem, że niektórzy jakieś mają tam zabobony odnośnie perł. Różne kultury mówią różnie, ale znowu, jaką ty przypisujesz tak. wartość? Czy myślisz, że to uzdrawia? No wtedy jak w dym. Idziesz w to, ale jeżeli naprawdę myślisz, że ci to zaszkodzi, no to. To ze wszystkim, jak myślisz, no Ze wszystkim że ci to tak szkodzi, jest. że to, to weźmiesz się, napijesz, nie wiem, herbatę taką albo kawę inną, i powiesz oj, zaszkodzi mi, to jest właśnie. I to jest przepiękne, Grace, co ty poruszyłaś. Wiesz, ja jestem zawsze zachwycona tą dyskusją do pewnego momentu, bo ja nigdy nie przekraczam granicy. Ale jeżeli chodzi o perły, tak pokażę Ci tutaj są. Tu jest, tu jest moje, mój oso, moje osobiste z takim bardzo spektakularnym, dużym rubinem. Nie wiem, czy będzie je. Wydać. No świetnie, świetnie to jest. Ja na przykład widzę, że wow. małą perłą jest czarna perła. Tak, ja potrafię też nosić każdą inną, ale ja mam taką energetykę, że przy mnie czarna perła to jest po prostu mój klep. jest się najlepiej, rezonuje z tobą. Się tak najlepiej. jest najlepiej. I te przekonania, i te przekonania, każdy ma prawo mieć do takich przekonań. Byleby one tylko powodowały, że będzie zdrowy, szczęśliwy, spełniony, uśmiechnięty. Ale dodam także coś innego, ponieważ to jest ta nowa energia. Że jeżeli myślisz, że na przykład taka perła ci szkodzi, to zastanów się, dlaczego tak myślisz. Skąd to przekonanie? Czy dlatego, że słyszałaś z pokolenia na pokolenie, w rodzinie tak wierzono, bo gdzieś tam ktoś powiedział, bo inna kultura w to wierzy, zastanów się. Od serca. Ta. Serca i duszy. Co rezonuje z tobą? Co jest prawdą twoją? Co jest dobre dla ciebie lub nie? Dobrze mówię, Wunia? Doskonale. Ja zawsze mówię: czujesz? <grym> po prostu idź za tym. Jeżeli nie czujesz, w ogóle tego nie oglądaj, nie dotykaj, idź swoją drogą. A jeżeli masz ten moment, wow, ja to muszę mieć, chociaż nie dotknęłam, ale czuję, czu właśnie czuję, czuję, że rezonuje i. Świetnie, wiesz co, Wubika, będziemy musiały kończyć tak. kochana, ja się cieszę, że opowiedziałaś nam, ja uwielbiam biżuterię, ja uwielbiam kamienie, ja przykładam do tego wagę i, i lubię być ozdobiona, jak na kobietę przystało, więc cieszę się, że tu byłaś, że opowiedziałaś o tym. Jeszcze raz my rzucimy pod, to będzie dostępne na YouTube. Eks, bo już nie ma Twitter, na LinkedIn i Facebook. O oh my Boże, będziesz... To ja w ogóle to jest szok dla mnie. Ale czekaj, dzisiaj mamy uran w byku, szok niespodzianki. Ja jestem byczyca. Znaczy, byk. No tak, jesteś. I to jest ma, właśnie dużo. Błogosławieństwo. Więc, więc, tak jest, bardzo. dla ciebie, super. I rzucimy też, jaka jest twoja strona właśnie, żeby każdy mógł pójść, żeby mógł zobaczyć, obejrzeć i może zostać Twoim VP, tak? Ale przede wszystkim, żeby każdy, kto tam trafi, to żeby poczuł się, jak Zaproszony w, gości w wyjątkowe, magiczne miejsce, że tam nie trzeba kupować, po prostu można pobyć, poczuć atmosferę, poczytać, co który projekt o sobie opowiada, jako, do, jakiej, do jakiej podróży prawda, zaprasza. To nie jest tylko po to, znaczy no, bardzo. No ja rozumiem, bo ty ubyt, magicznie tak? do tego, kochana, podchodzisz. A ty biznesowo mnie wspierasz, także dziękuję, dziękuję, dziękuję. No jak najbardziej, absolutnie, zawsze za pięknym, za zdrowiem. A was, kochani, poproszę, żebyście weszli, a potem w komentarzu napisali, jakie były wasze odczucia. ok? O, jak jesteście skłonni, jak szybko zakupić coś od Ewy? I tutaj disclaimer. Ja nie mam z tego ani grosza, to nie jest po to robione, że ja czekam, bo to zawsze kogo chwalę, to myślę, że ktoś myśli, wie, że ja mam jakąś działkę z czegoś, a ja to robię naprawdę bezinteresownie. Po prostu nie, no kocham może... ciekawych ludzi, kocham ludzi, którzy tworzą. Kocham ludzi, którzy działają, którzy pokazują swoje dary i talenty, i nie tylko o nich mówią, ale tak jak ty własnymi rękoma, ty to tak. tworzysz. Tak. Więc to jest cudowna sprawa, aby było nas takich odważnych jak najwięcej, wyjść na świat, no bo to zawsze wiąże się z ryzykiem i z odwagą. A więc im więcej nas, tym lepiej, kochani. Buziaczki dla wszystkich, dziękuję. dla ciebie, Ewuńka. Hej, dziękuję, pozdrawiam wszystkich od serca serdecznie i wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dziękuję Grace. Pa. Buziaczki. pa. pa.